Witaj, misiuły wiewiórko, w kolejnych edutestach. Dzisiaj zaczniemy nietypowo, od pytania. Co to jest wiedza oraz umiejętność jej sprawnego zaprezentowania? Odpowiedź A. Interpretacja. Odpowiedź B. Interpunkcja. Odpowiedź C. Erudycja. No to czas na intro. Czekajcie z tym intro. Poczekajcie. Partnerem tego odcinka edutestów jest wydawnictwo Egmont, które poprosiło mnie o to, żebym przeczytał serię fantastycznych książek. Intro, lecimy dalej. Hop! Na pewno zastanawiasz się, która odpowiedź będzie prawidłowa. I tu cię zaskoczę. Odpowiedzią prawidłową na moje wcześniejsze pytanie była odpowiedź C. Czyli wiedza i umiejętność jej sprzedania to erudycja. A ja mam teraz do przetestowania serię czterech książek z serii Monstr... Dokładnie przez... Ualna, czyli monstrualna, czyli wielka, jakbyście nie rozumieli, bo to jest po prostu wielka erudycja. Czyli w zasadzie wiedza ogólna. O takich rzeczach jak, i uwaga, śmiertelne choroby. To raz, teraz dwa. Nieznośna natura. Wstrząsająca elektryczność. I straszliwa prawda o czasie. Seria czterech książek, które mają premierę już niedługo. Dostępne będą w księgarni wydawnictwa Egmont. A ja mam okazję przedpremierowo opowiedzieć wam, co w nich znajdziecie. Zainteresowani? To wpadajcie, bo tak ciekawie opowiedzianych historii, jak w tych książkach, dawno nigdzie nie czytałem. I wydaje mi się, że mimo tego, że wydaje nam się wszystkim, że w internecie jest wszystko, to czasami wziąć do ręki książkę oznacza, że tą wiedzę pogłębimy na wiele różnych tematów, o których nawet nie mielibyśmy pojęcia, że możemy w internecie je wyszukać. To zajmiemy się dzisiaj jedną z tych książek, a dokładnie o śmiertelnych chorobach, bo jakoś tak mnie to pasjonuje. Bardzo często mam katar i jestem umierający. Jak to moja żona mówi, że no, facet chory na katar to prawie w grobie. No tak też się trochę czuję. Więc z pasją czytałem tą książkę i dużo się z niej dowiedziałem, więc zapraszam was. Posłuchajcie, jak taka książka i ta seria w ogóle jest skonstruowana. To co? Lecimy? Okej, to zobaczcie. Seria Monstrualna Erudycja jest serią skierowaną w sumie dla nastolatków. Ale uwierzcie mi, ja jestem trochę starszy niż nastolatek. W sumie to jestem już starym bykiem i świetnie się czułem czytając tą akurat książkę. I bardzo dużo się z niej dowiedziałem, bo wydaje nam się, że mamy ogromną wiedzę, ale wbrew pozorom opakowanie jej w ciekawy sposób, sięgnięcie po naprawdę takie fascynujące ciekawostki powoduje, że jakby... Trochę więcej się dowiadujemy. Ja o śmiertelnych chorobach dowiedziałem się sporo. I żeby wam pokazać, w jaki sposób ta książka jest skonstruowana, to sobie do niej zajrzyjmy teraz do środka. Zobaczcie, specjalnie zrobiłem takie znaczniki, żebyście mogli sobie zobaczyć, co fajnego w środku jest. W ogóle to jest polskie tłumaczenie, a autorzy to Nick Arnold, stworzył całą tą serię i napisał, a za ilustracje, które są bardzo charakterystyczne dla całej tej serii, odpowiedzialny jest Tony The Souls. Także jak wyglądają takie ilustracje i struktura takiej książki, to zaznaczyłem sobie kilka takich fragmentów, żebyście zobaczyli na przykład, jak to może wyglądać na stronie, która opisuje w zasadzie zarazki. Bo akurat o śmiertelnych chorobach jest to powiedziane o drobnoustrojach, tutaj w tej części o drobnoustrojach, które atakują nasz organizm i w sumie o dosyć trudnej i skomplikowanej ścieżce naukowców, którzy musieli poszukać winowajców często śmiertelnych chorób. I zobaczcie na początek, gdzieś tam w zasadzie dokładnie na 19 stronie jest opisane, co to w ogóle są drobnoustroje. I jest to mniej więcej zrobione w ten sposób. Posłuchajcie. Światowa Organizacja Zdrowia, akta sprawy kryminalnej. Oskarżeni, brutalne bakterie. Zobaczcie, są narysowane brutalne bakterie, są takie specjalne akta i to są takie wstawki. Poza tekstem, który ładnie opisuje nam i łączy się tutaj historia tych śmiertelnych chorób i historia, która jest jakby narratorem tej historii, jest doktor Nagrobek, to pojawiają się właśnie wrzutki z takimi informacjami. Rysopis. Jedne grupują się w łańcuszki, inne bytują samotnie, bywają okrągłe, owalne lub świderkowate. Mamy tu nawet jedną bakterię podobną do ośmiornicy. Uwaga,
ma przy sobie broń i jest gotowa do jej użycia. Także zobaczcie, że jest językiem bardzo takim przyjaznym dla młodzieży napisaną, ale uwierzcie mi, że mi się też bardzo dobrze czytało. I teraz posłuchajcie, rozmiary. Większość bakterii ma długość od 0,5 do 1,5 mikrometra. I teraz uwaga, żebyście wyobrazili sobie, co to jest ten mikrometr, to jest powiedziane wprost w nawiasie. W poprzek twojego paznokcia. Może ich stanąć rzędem jakieś 10 tysięcy. Lepiej po tym umyj ręce. I zobaczcie, jest to fajnie narysowane. Nawet jest tutaj jakaś historia o bąkach, także ci wszyscy, którzy chodzą do szkoły podstawowej, dokładnie wiedzą, jak często koledzy i koleżanki z tylnych ławek próbują nam zwrócić uwagę na to, że gdzieś ktoś puścił gaza. I tu jest właśnie opisane, że bakterie i drobnoustroje są za nie odpowiedzialne, za ten charakterystyczny zapaszek, nie? I śmiechy z tyłu sali, które oczywiście wszyscy nauczyciele tak naprawdę ignorują, no bo co mam powiedzieć, nie? No i teraz, co ciekawe, to mi się podoba, że jest pokazane, w jaki sposób, jak szybko bakterie i drobnoustroje mogą się dzielić. Zobaczcie, tutaj jest informacja, że na przykład niektóre tutaj drobnoustroje, jest opisane, że potrafią się dzielić i mnożyć co 20 minut. Jest pokazane, że po 20 minutach mamy 2, 4 i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, 2 godziny to już mamy tyle tych drobnoustroi. To jest też fajne, bo wizualizuje nam pewne sprawy. Fajne jest to, bo nie wiem jak wy, ale ja czasami lubię, jak książka ma taki specyficzny zapach. Nie wiem, czy czytacie książki, ale uwierzcie mi, jeżeli znajdziecie trochę czasu, to książka ma o wiele większą wartość niż kolejny filmik na YouTubie, bo z książką spędzasz czas. I teraz, jeżeli ta książka ma zapach papieru, a dzisiaj to już jest rzadkość, bo często są kredowe te papiery, ten papier w książce, to jakby tutaj mamy... Nasz wydawca, firma Egmont, zadbała o to, żeby papier był ekologiczny. Także jest sympatyczny, dobrze się trzyma. Obrazki nie są kolorowe, to fakt, ale uwierzcie mi, że są czarno-białe, ale fajnie narysowane, taką charakterystyczną kreską. No i kolejny ciekawy fragment, bo przed chwilą przeczytałem wam o drobnoustrojach. Inna ciekawostka, która świetnie jakby pobudza wyobraźnię młodego czytelnika, to jest jakby opis na przykład postępu choroby. Teraz wyobraźcie sobie, że mamy taki katalog tutaj, gdzie jest informacja, jak nasza bohaterka Rachela akurat po prostu złapała przeziębienie. I mam całą tutaj ścieżkę od momentu, kiedy złapała od kolegi, który jest w szkole, do momentu, kiedy wyzdrowiała. I z jednej strony są jej wspominki, wpisy do pamiętnika, a z drugiej strony jakby jej organizm opisuje, co się wtedy dzieje w jej organizmie. I przykładowo. Piątek. Co to za szkoła? Posadzili mnie obok chłopaka, który smarcze. Bleh. Jego gile zapaskodziły mi pamiętnik. No w sumie fajnie, nie? Teraz z boku mamy informację, co w tym czasie robi organizm Racheli. Uwaga, białe krwinki, bariera śluzowa została przełamana, pogotowie bojowe, limfocyty T. Zdaje się, że mamy do czynienia z wirusami przeziębienia. Nakazać dywizji limfocytów B, żeby sprawdziły antygeny. Jesteśmy pod ogniem wroga. Straciliśmy już 200 tysięcy komórek, a wyście tego nie zauważyły. Także widzicie porównanie, co Rachela przeżywała, a co organizm w tym czasie zrobił. Jest opisany cały tydzień smarkania i jakby zatkanego nosa. I ostatecznie mamy potem podsumowanie, uwaga, sobota. Już mi lepiej, a jeszcze lepiej, że to już weekend. A na co organizm oczywiście podpisuje, a wszystko dzięki nam. Jeżeli chcecie poznać całą historię tego, jak przebiega taki tok choroby, jak ona się rozwija, jak organizm walczy, to tu będziecie mieli to w skrócie opisane. Wcześniej jest informacja o tym, co to są te limfocyty B, co to są te limfocyty T, jak one działają, więc można się nauczyć, a potem to jest fajnie zebrane, więc jak najbardziej spoko. Dobra, jedziemy dalej, bo ja sobie zaznaczyłem kilka takich fragmentów, które zrobiły na mnie szczególną uwagę. Potem są sylwetki niektórych sławnych naukowców, którzy dochodzili do pewnych... informacji o bakteriach, drobnoustrojach, w zasadzie odkrywając je na zasadzie, nie wiem, metody prób i błędów. I absolutnie nie miałem pojęcia, że był taki lekarz Robert Koch, który notabene pracował w Polsce od 1843 do 1910. No, czyli w zasadzie nie w Polsce, ale na naszych terenach, bo dokładnie rzecz biorąc w Wolsztynie. I co ciekawe, on jakby zajął się badaniem organizmów, które zaczęły chorować i zrobił to w ten sposób, że wyciągnął chorobę, jakąś zakażoną krew z innych organizmów i wszczepiał je szczurom, które były zdrowe i obserwował, co się z nimi będzie działo. W ten sposób udowodnił, że choroby mogą być przekazywane drogą kropelkową. I co ciekawe, robił te badania na podstawie bakterii wąglika. I jest takie pytanie, bo to też jest fajne. Ta książka jest skonstruowana w ten sposób, że ona jakby
interakcję ma ze swoim czytelnikiem, czyli co jakiś czas są takie po prostu pytania, tak jak dzisiaj zaczęliśmy sobie nasz edutest, i jest takie pytanie. Czy nadajesz się na naukowca? Czym Koch karmił bakterie wąglika? Odpowiedź A. Czekoladą. B. Korą drzewną. C. Mieszanką wodnistej galaretki z wnętrza oka. Wiecie, jak tak czasami przecieracie, to oko tam w środku jest taka galaretka z krwią. No i jak sobie wtedy zastanowicie się, co ma sens z tych trzech odpowiedzi, czy ta czekolada, czy kora drzewna, to potem tutaj jest ramka, w której musicie obrócić książkę do góry nogami, żeby sobie odczytać, która odpowiedź jest prawidłowa. No i uwaga, okazuje się, że nasz bohater w tym momencie, czyli Robert Koch, wykorzystywał oczywiście do tego mieszankę wodnistej galaretki z wnętrza oka z krwią. Ale co jeszcze ciekawe, bo dzisiaj robi się to w ten sposób, że wykorzystuje się do hodowli bakterii żel agarowy. I tu jest napisane, żel agarowy, czyli z takich specjalnych glonów, nie został jeszcze wtedy wynaleziony, więc Koch dał bakteriom posmakować oczka. Wąglik jest przede wszystkim chorobą zwierząt. Nic więc dziwnego, że w kawałku zwierzęcia bakterie mnożyły się ochoczo. Nawiasem mówiąc, to ciekawe, parę lat później Koch wynalazł żel agarowy, który dzisiaj jest stosowany w medycynie bardzo szeroko. I takie ciekawostki, słuchajcie, o osobach, które jakby przyczyniły się do rozwoju wiedzy naszej o chorobach, właśnie tutaj są też wpisane na podstawie trochę ich biografii. I kolejna sprawa, coś, co też jest fajne, nie tylko postacie, ale czasami fascynujące historie. Jest historia epidemii, która wybuchła na Alasce i problem polegał z tą epidemią, że szczepionkę trzeba było dostarczyć na przestrzeni iluś tam setek kilometrów. I problem polegał na tym, że na Alasce wtedy szalała straszna zima i nie było jak dostarczyć te szczepionki, a dzieci mocno chorowały i umierały. Dokładnie ta choroba to błonnica była i to jest właśnie opisane to. Jest szczególna historia psa, który ciągnął zaprzęg i pobili rekord prędkości razem ze swoim no, jak się nazywa gościu, który ciągnie, znaczy ten pan, który prowadzi zaprzęgi? No, tym panem, który prowadzi zaprzęgi, po prostu. I oni pobili rekord odległości w przejechaniu w tak trudnych warunkach, w 5 dni i dowieźli te szczepionki i uratowano te dzieci. Także tutaj jest cała historia tego opisana, więc to też jest ciekawe. No i słuchajcie, tu mamy inne historie, to jest o śmiertelnych chorobach. Tutaj straszliwa prawda o czasie. Jestem ciekaw, co tutaj będą, jakich ciekawostek się dowiem po tej lekturze. Wstrząsająca elektryczność. Fizykę średnio lubię, być może wreszcie ktoś mnie zainteresuje tą elektrycznością, bo mają zawsze z nią problem ze zrozumieniem tego, jak ten prąd płynie, w którą stronę się przesuwa i dlaczego raz się zapala, raz się nie zapala, dlaczego raz czasami korki wyskakują. No wiecie, różnie bywa. No i o naturze. To jest coś, co mnie bardzo interesuje, bo ja ogólnie bardzo interesuję się zwierzątkami, więc jestem ciekaw, co to znaczy nieznośna natura i jakie przykłady zwierzątek są tutaj opisane. Więc cała ta seria to 4 książki i wydaje mi się, że naprawdę można z nich zyskać sporo wiedzy. Jeżeli chcecie je zakupić, to na stronie wydawnictwa Egmont w księgarni je znajdziecie. Pamiętajcie, monstrualna erudycja. Są skierowane dla nastolatków, 10 do 14 lat, więc spokojnie, myślę, że fajnie coś takiego sobie na biblioteczkę postawić. Nie jest to może pamiętnik kolejny jakiegoś youtubera, czy gamera, czegokolwiek innego, ale tutaj jest wiedza. I z wiedzą jest tak, że nigdy nie wiesz, kiedy w towarzystwie przyda ci się jakaś konkretna informacja, żeby na przykład rozpocząć temat. Wyrwać dziewczynę, zaimponować chłopakowi, a może odwrotnie, zaimponować chłopakowi, wyrwać dziewczynę, nie wyrwać chłopaka. No nieważne, wiecie, o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, czasami jest tak, że wiedza ma wartość, a w tych książkach ta wiedza przychodzi naturalnie, bo ty czytasz książkę. Ja pamiętam, jak byłem w waszym wieku, to czytałem ciekawostki. I były ciekawostki, po prostu pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. To w pewnym momencie nudziło. A tutaj w zasadzie te ciekawostki zostają ci w głowie, bo są opisane pewną historią, połączeniem tego wszystkiego. I wydaje mi się, że to jest bardzo duża przewaga takiej serii. Żałuję, że nie było jej w czasach, kiedy ja bardzo dużo książek czytałem, ale wiecie co? Obiecuję sobie i mojemu synowi, że na pewno siędziemy sobie wieczorkiem i będziemy tą książkę czytali i wydaje mi się, że on i przy okazji ja dowiemy się wielu rzeczy, które dla nas wydawały się tak oczywiste, a może o nich nie mieliśmy pojęcia, opisanych w specyficzny sposób, trochę z dawką humoru, ale też z dużą dawką wiedzy. A pamiętajcie, erudycja to wiedza i umiejętność jej sprawnego przekazywania, jej prezentowania i tak dalej. Więc jeżeli będziecie mieli dużą wiedzę, to potem warto się z towarzystwem po prostu nią pochwalić. Tematów są 4, więc wpadajcie na stronę Egmontu i myślę, że będziecie zadowoleni. Polecam. Pan Belfer. Czyli kto?
najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Bardzo dziękuję wydawnictwu Egmont za partnerstwo, wydawnictwu Egmont za partnerstwo przy produkcji tego odcinka, bo w ten sposób to jakby kanał się rozwija. Także chciałbym, żebyście pomogli mi, zasubskrybowali, znaczy polubili ich fanpage'a. Myślę, że to będzie też dla nich jakoś ważne. I kupcie taką książkę, bo i przeczytajcie, bo samo kupienie to nie wszystko. Przeczytajcie i dajcie mi znać, jak wam się podobało. Tyle. Pozdrawiam serdecznie, Misiej Wiewiórki. Cześć. Somebody who loves me, who makes me feel so proud.